ile razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu i znów upór, żeby powstać i znów iść i dojść do celu. Ocalamy od zapomnienia postać Marka Grechuty, człowieka sztuki, wszelakiej sztuki, wielorakiej sztuki, kompozytora, poety, aranżera, malarza. Ocalamy od zapomnienia piosenkę literacką i wybitnych jej przedstawicieli. Ile w trudzie nieustannym, wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń, ile chlebów rozkrajanych, pocałunków, wschodów książek, oczy twe jak piękne świece, a w sercu źródło promienia. Więc ja chciałbym twoje serce ocalić od zapomnienia. Ocalić od zapomnienia Marka Grechutę, bardzo wszechstronnego i niejednowymiarowego twórcę. Nie tylko twórcę melancholijnych pieśni, takich jak ta oparta na wierszu Gałczyńskiego, ale również eksperymentatora. Człowieka, który pisał bardzo niespodziewane teksty, a jednocześnie potrafił interpretować klasykę poezji. Bardzo dobrze, że mamy w tej chwili taki festiwal w Krakowie. Mam nadzieję, że to co roku się będzie odbywało i że do tej twórczości regularnie będzie się wracać. Zresztą to, co w tej chwili się puszcza w mediach, zalewa nas taki kicz i taka chałtura, że żal tego słuchać, a to wszystko jednak było na wielkim poziomie i człowiekowi tęskno do takiej sztuki. Przy domowym ogrodzie życie prawie na stan, mogłabyś mieć moja pani. Lecz już radzić lata mam, nakrył ogród dziki łan, myśmy tacy zaplątani. W ogrodzie rośnie plącze, w dzikim minie świat się plącze. W ogrodzie dzikie wino, kto je tutaj siał dziewczyna? W ogrodzie rośnie plącze, w dzikim minie świat się plącze. Kto w ogrodzie dzikie wino, kto je tutaj siał? Powiedz, co mógł zasiać to dzikie wino, może to zrobiłaś ty. Ej dziewczyno, po co tu zasiałaś to dzikie wino, po co je tu dałaś? I ona mówi do mnie, że kara co ja chcę, i mówi do mnie tak jak do ściany. Nie o to wcale chodzi, że karocy nie ma, nie. Ja jestem tylko co zaplątany. Bo w mym domu rośnie plącze, okno drzwiami mi się plącze. Bo w mym domu dzikie wino, kto je tutaj siał dziewczyno? Bo w mym domu rośnie plącze, okno drzwiami mi się plącze. Bo w mym domu dzikie wino, kto je tutaj siał? Powiedz, kto mógł zasiać to dzikie wino, może to zrobiłaś ty. Ej dziewczyno, po co tu zasiałaś to dzikie wino, po co je tu dałaś? Od początku działalności zespołu ANAWA wszyscy krakowscy fotograficy, najsłynniejsi, fotografowali zespół. Sami przychodzili, zgłaszali się, robili sesje fotograficzne. Zespół musiał udawać się zimą na Błonia i tam był fotografowany i w tych ciekawych wnętrzach krakowskich. I pierwszym takim, który tak fotografował zespół, to był Adam Bujak.
Od kilku lat śpiewam jedną z jego piosenek. Jest to piosenka, która łączy pokolenia, bo śpiewają ją i nucą nasze babcie, mamy i myślę, że najmłodsze pokolenie też. I pytam ze sceny, czy po przygrywce tej piosenki publiczność rozpozna, co to za melodia i okazuje się, że zawsze są oklaski po tym tabadabadam, tam 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 tabadabadam, tam 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 i zrywają się oklaski, bo wszyscy wiedzą, o jaką piosenkę chodzi. Było kiedyś w pewnym mieście wielkie poruszenie, wystawiano niesłychanie piękne przedstawienie. Wszyscy dobrze się bawili, chociaż był wyjątek. Młoda pani w pierwszym rzędzie wszystko miała za nic, nawet to, że śpiewak śpiewał tylko dla tej pani. I gdy rozum tracił dla niej, śmiała się, klaskała. Proszę zaklaskać. W drugim akcie śpiewak śpiewał znacznie już rozważniej. Owa pani była jednak ciągle niepoważna, aż do chwili, kiedy nagle wśród pokazu padły słowa: nie dokazuj, miła, nie dokazuj, przecież nie jest z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu, nie od razu topisz serca mego lud. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj, przecież nie jest z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu, nie od razu topisz serca mego lud. Szedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy w nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy sławę wszelką i włości swe miał za nic, a kto nie umiał zasnąć, nim nie wymyślił granic, kto pierwszy w noc bezsenną wymyślił wielką armię, kto został bohaterem, kto żył i umarł marnie, kto pierwszy został panem, kto pierwszy został sługą, kto musiał wstawać wcześnie, a kto mógł spać za długo. Właściwie dzięki Grechucie jestem po prostu piosenkarzem i zajmuję się tym. Dzięki jego wpływowi, z całą pewnością. Zapatrzeni w tańcu, zapatrzeni w siebie, zapatrzeni w słońcu, zapatrzeni w niebie, wciąż niepewni siebie, siebie nie wiadomo. Pytać wciąż będziemy, pytać pokryjomu. Kto pierwszy szedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy w nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy sławę wszelką, złości swe miał za nic, a kto nie umiał zasnąć, nikt nie wymyślił granic. Kto pierwszy był fakirem, kto pierwszy astrologiem, kto pierwszy został królem, a kto chciał zostać Bogiem, kto z gwiazdą zbiorów legał, patrząc na ziemię zgadnął, kto pierwszy był człowiekiem, kto będzie nim ostatni. Zapatrzeni w tańcu, zapatrzeni w siebie, zapatrzeni w słońcu, zapatrzeni w niebie, wciąż niepewni siebie, siebie nie wiadomo. Pytać wciąż będziemy, pytać pokryjomu. Taki mam do dzisiaj wobec niego wrażenie, że to był człowiek, który nie jestem pewien, czy on istnieje. Dlatego też mogę powiedzieć, że ja się go trochę bałem i nigdy nie było między nami żadnej poufalności. Piotr Skrzynecki postanowił nas zbliżyć do siebie, bo widział, że ja się tak tego Marka Grechuty trochę krępuję i tak tego. No i zaproponował przejście na ty. I ja ze ściśniętym gardłem powiedziałem raz chyba w życiu coś per Marku i potem modliłem się, żeby on o tym zapomniał. Bo ja natychmiast zapomniałem i tak się stało, do końca już byliśmy na pan. I jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy, bo nie umiałbym być zakumplowany z Markiem Grechutą.